czysty kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy sorbet truskawkowo-bananowy. Bardzo smaczny i łatwy w przygotowaniu. Coś pysznego na ciepłe dni. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tych lodów. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do przygotowania sorbetu potrzebujemy dobrej jakości robot. Ja przygotuję go w termomasterze 2 firmy Kalori. Tak więc dzban i ostrza mam już założony. Teraz wsypię paczkę truskawek i 3 zamrożone banany. Do dzbana robota wsypię około 3 łyżki cukru i troszkę to pomiksuję, aby powstał cukier puder. No i cukier puder mamy zrobiony. Poczekamy, aż cały ten pył opadnie. Pył już mi opadł, teraz dodaję paczkę mrożonych truskawek. Wcześniej zamroziłam sobie banany. One chwilkę postały, można już je kroić, ale można je pokroić przed mrożeniem. No oczywiście zapomniałam, włożyłam je w całości. No i teraz te 3 banany dodajemy do dzbana robota. Dobra, wszystko już mamy. Zamykamy dzban robota i miksujemy sorbet do momentu, aż powstanie taka gładka masa, najlepiej na funkcji turbo. Owoce są bardzo zmrożone i teraz musimy je zrzucić na dół, ale patrzcie jak ładnie one się zmieliły. Za chwilkę będziemy mieli sorbet. Ależ pachnie. Cudo. Jeszcze w takie gorące dni. No i nasz sorbet gotowy. Zobaczcie, jak pięknie on się zmienił. Co za cudo. Jej. Normalnie. Tylko jeść wafelki i nakładać. Ja w takiej formie, już Państwu oddalę, w takiej formie możemy nałożyć ten sorbet do pojemnika i zamrozić. I on już nie będzie taki twardy, jak się zamraża zwykle owoce. On będzie już taki przemielony. Jeszcze go spróbujemy. Z bananami pycha, naprawdę. Tak więc szybko go przekładamy, aby nam się nie roztopił, aby był taki zamrożony, albo ewentualnie od razu nakładamy do wafelków. Proszę, jak pięknie zmielone truskawki z bananem. Wkładamy szybko do zamrażarki. Sorbet wyciągłam z lodówki na drugi dzień i teraz zobaczymy, czy jest twardy. Ja trzymałam go tutaj około 2 minut, już Wam pokażę. Jak go chwilę jeszcze potrzymam, on już będzie lepiej się nakładał do foremy, do wafelków. A więc poczekamy jeszcze jakieś 2-3 minutki i będziemy nakładać lody. O, tu już ładnie, proszę. Zobaczcie, ładnie się formuje, można nakładać kulki. No i lody jeszcze, spróbujemy, jak smakuje taki sorbet. Tak jak widzieliście, on smakuje tak, jak wygląda. Jest taki kremowy, gęsty, mocno zmrożony po zamrożeniu, ale po paru minutach już się ładnie te lody nakładają. Smaczne. Nie są ani słodkie, ani kwaśne. Idealne. Polecam również przygotować sobie taki sorbet z samych truskawek, ale te z bananem są również rewelacyjne. Pycha. Dobra. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.